W jednym z ostatnich wywiadów pani, prawdopodobnie była to rozmowa z Marcinem Cejrowskim, przeczytałem, ponieważ bardzo oczywiście interesuje mnie słowo diwa, które tak narosło wokół pani i tam padło takie piękne zdanie, że dzisiaj tak naprawdę, jeżeli to słowo się pojawia, to tylko dlatego, że pani sobie z tego jakoś żartuje. Więc tak się zastanawiam, no jeżeli ono się już jakoś pojawiło w pani kontekście, czy to dlatego, że być może pani kiedyś jednak czuła się tą diwą, czy skąd się to wzięło? Media wymyśliły sobie coś takiego i po prostu zestaw cech być może. Tak, więc... No bo ja dzisiaj czuję ciepło, czuję uśmiech i jakby to słowo zupełnie nie pasuje, a ono jednak funkcjonuje, więc myślałem, że być może była pani kiedyś na jakimś innym etapie życia, gdzie pani tak sama o sobie na przykład myślała. Znaczy zależy... Nie. Nigdy nie myślałam o sobie jako o diwie, bo dla mnie diwą była Maria Callas. No to są wielkie operowe głosy, które w ogóle żyły poza przestrzenią taką zwyczajności. Tak. Ona była w świecie muzyki tylko żyła, całą resztą opiekowali się inni ludzie. Ona po prostu była odrealniona od rzeczywistości, tak jak diwa być powinna, żeby nieść ten ciężar tego fantastycznego głosu, jaki miała w sobie, cieszyła nim ludzi, do dzisiaj jest przecież legendą, historią, wszystko, to jest coś, to jest diwa. No, ja w ogóle nie mam śmiałości się z nią porównać, to po pierwsze. Po drugie, jestem bardzo rzeczywistą postacią, która odwozi dzieci do szkoły, do przedszkola, robi zakupy na ryneczku, piecze chleb, więc jestem... Zostawiamy diwę do strefy żartów. Trochę co innego. I artystką, która pisze muzykę, z czego jestem bardziej dumna niż z tego, że śpiewam.